ciemnozielonych, ładnych strojach łowieckich. To są nasze stroje oficjalne na takie uroczyste spotkanie. I takie, tak traktujemy z Wami dzisiaj spotkanie, jako właśnie spotkanie uroczyste, bo z tego co wiem, jest to pierwsze spotkanie, ale jeżeli Pani, jeżeli zechcecie się z nami spotykać, to spotkamy się częściej. Witam, Daszbur. Jesteśmy dzisiaj przy szkole w Witorożu, w szkole podstawowej. Mamy spotkanie integracyjne z dziećmi i myśliwi z dziećmi. Opowiadamy im o naszym łowiectwie, o naszej pasji. Chcemy ich zaciekawić właśnie lasem, opowiedzieć trochę o lesie, co mamy tutaj wszystko, jakie zwierzęta mamy, czym się zajmujemy. Próbujemy zmienić wizerunek polskiego łowiectwa, pokazać, czym się zajmujemy. Dzisiejszą pogadankę przeprowadziliśmy z kolegami, z Krzysztofem Oleszczukiem, z Grzegorzem Kropowem, z Gawłowskim Sławomirem i z Andrzejem Skrzypcem z koła łowieckiego Basior, numer 25 ze Strzyżówki. No, w tej chwili są telefony, są walkie-talkie, różne inne środki łączności, ale kiedyś był tylko sygnał, że myśliwi była tylko prądka i myśliwi mieli obowiązek znać wszystkie sygnały. I na początek koledzy zagrają sygnał z biurka myśliwi. Na rozpoczęcie zwierzaki, te tutaj są i poproszę jeleni, wszystkie nagrody, książki różne ciekawe, przepisy na dzika i jeszcze wabiki na różne zwierzaki.